Czy wojna na Ukrainie może trafić do zamrażarki na długie lata? Czy może po kilku latach wysadzi w powietrze cały świat? A może jedna ze stron pomimo porażek nie chce skapitulować za wszelką cenę? O tym za chwilę Krystian Jachacy i Mateusz Piskorski. Witamy Państwa w sobotę, 16 listopada. Kolejny raport z frontów ekstra, jak co sobotę. Oczywiście zapraszamy do udostępnienia, lajkowania, a przede wszystkim komentowania naszych materiałów, bo to buduje społeczność, bo to pokazuje nam, co sądzicie o tych materiałach i pozytywnie, i negatywnie, i polemika, i aprobata. Wszystko to jest mile widziane. Dzisiaj porozmawiamy, Mateusz, o tym, jak, dużo się o tym też mówi u nas w Polsce, nie tylko, jak mógłby wyglądać ten pokój, czy ktoś się w ogóle zbliża do tego pokoju. I czym mógłby być plan pokojowy, ale musimy sobie wyjaśnić w ogóle znaczenie słowa plan, proszę Państwa. Wydaje się oczywiste, ale jak rozmawiamy o różnego rodzaju pomysłach dotyczących uregulowania tego konfliktu, konfliktu toczącego się dziś na Ukrainie, to bardzo niewiele z tych różnych dokumentów, wypowiedzi, które są prezentowane, rzeczywiście nosi znamiona planu. Planu kompleksowego, który ma początek, koniec, jak zawiesić konflikt, jak go wygasić, jak usatysfakcjonować obie strony, czyli powiedzmy kolektywny Zachód, Ukrainę i właśnie Rosję i jej sojuszników, jak to pogodzić? Oczywiście, bo poza pewnymi warunkami brzegowymi, to plan powinien jeszcze zawierać pewne szczegóły dotyczące choćby tego, w jaki sposób, kto i z kim będzie negocjował, jaki będzie format takich negocjacji, kto będzie później gwarantem osiągniętego ewentualnie porozumienia. Takich szczegółów, proszę Państwa, brak w większości tych dokumentów, które do tej pory na przestrzeni ostatnich 2,5 roku już ponad oglądaliśmy i omawialiśmy też tutaj. Może i brak. I nie będziemy analizować jakichś tam indonezyjskich, brazylijskich czy południowoamerykańskich planów, no bo te państwa pomimo swojej siły regionalnej no nie wpłyną na ten konflikt i nie narzucą pokoju. Ale pojawił się, Mateusz, dość szeroko, no warto pewnie przeanalizować, czy zasadnie szeroko komentowany temat no planu jednej ze stron tego konfliktu, czyli planu, który domniemanego planu, który miałby się pojawić po wyborze nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. No i czy możesz, Mateusz, coś więcej powiedzieć, no co tak naprawdę ten plan miałby, ma już może zawierać? Przede wszystkim się zastanówmy, czy to już jest właśnie jakiś plan. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że niewątpliwie stosunek dużej części otoczenia prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, prezydenta elekta, który, przypomnijmy, obejmie urząd po zaprzysiężeniu już niebawem, bo 20 stycznia, to te środowiska prezentują stosunek, który chyba najlepiej odzwierciedla jeden z krótkich, prześmiewczych materiałów, filmików, animacji, zamieszczonych nie tak dawno przez Donalda Trumpa juniora, czyli syna prezydenta elekta. Popatrzmy. Jedną z czołowych postaci w otoczeniu republikańskiego prezydenta elekta jest, oczywiście sami Państwo o tym doskonale wiecie, Elon Musk, który brylował i podczas wieczoru wyborczego, ale też wcześniej uczestniczył aktywnie w kampanii wyborczej Trumpa. Okazało się, że według bardzo różnych szacunków Elon Musk wpłacił na kampanię republikańskiego kandydata od 118 do 130 milionów dolarów. Oczywiście ktoś powie, stać go, to najbogatszy Amerykanin. Wielu twierdzi, że najbogatszy obecnie człowiek świata. No ale to i tak kwota dość imponująca. Kwota, która odzwierciedla, no taki jest system amerykański, wpływy, jakie Elon Musk może mieć w przyszłości. Donald Trump w swojej mowie powyborczej, zaraz po tym jak dowiedział się, że wygrał już wybory prezydenckie, poświęcił Muskowi aż 4 minuty z 25 minut całego swojego wystąpienia. Rozpływał się w zachwytach nad Elonem Muskiem, nad jego talentem, oczywiście głównie talentem biznesowym, ale również nad tym, jak Elon Musk zmienić może przyszłą administrację Stanów Zjednoczonych. Pojawił się wkrótce pomysł powołania
tak zwanego DOGE, czyli Departamentu Efektywności Rządowej, tak moglibyśmy przetłumaczyć nazwę tego ewentualnego ministerstwa, niektórzy mówią superministerstwa, którego powołanie miałby zajmować się właśnie twórca i właściciel Tesli i SpaceX. Dowiedzieliśmy się później, że obok Elona Muska tym problemem zajmować ma się również znany Państwu, mówiliśmy o nim w kontekście prawyborów Partii Republikańskiej, Vivek Ramaswamy, inny z libertariańskich, a jednocześnie bardzo mocno konserwatywnych polityków republikańskich w Stanach Zjednoczonych. Musk koncentruje się przede wszystkim na kwestiach deregulacji, jest libertarianinem, to nie ulega wątpliwości, dlatego mówi m.in. o tym, że ma plan, to plan nie dotyczący Ukrainy, ale spraw wewnętrznych amerykańskich, plan cięć budżetowych, które pozwoliłyby zaoszczędzić amerykańskim podatnikom około 2 biliony dolarów rocznie. Ten plan nie wiadomo przez kogo będzie do końca wprowadzany, bo większość głosów pojawiających się w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że Musk będzie raczej doradcą, być może nawet nieoficjalnym doradcą nowej administracji, bardzo wpływowym oczywiście, ale nie obejmie raczej żadnych oficjalnych stanowisk. Jego wpływy, tym razem w sprawach ukraińskich, odzwierciedla też jeden fakt, o którym donosiły media amerykańskie i który w zasadzie nie został w żaden sposób przez nikogo zdementowany. Otóż Zełenski, czyli były prezydent Ukrainy, zdecydował się na telefon z gratulacjami dla prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. Gdy zadzwonił do Trumpa, tuż obok był Elon Musk. I to Elon Musk miał być trzecią osobą podczas tej rozmowy. Być może wyglądało to tak, że Trump przekazał w którymś momencie słuchawkę Elonowi Muskowi. Według niektórych był to policzek dla Zełenskiego i jego ekipy. Zastanówmy się dlaczego. Wróćmy do roku 2022. 3 października 2022 roku Elon Musk u siebie, czyli na swojej własnej platformie X, na swoim prywatnym profilu, występuje z pierwszym chyba, z tym środowiskiem związanym, nie planem, a pewną propozycją pokojową, wiodącą do rozwiązania konfliktu ukraińskiego. Pisze wówczas, że powinny się odbyć referenda w 4 zaanektowanych przez Rosję regionach. Referenda pod nadzorem ONZ. Przypomnijmy, chodzi o obwód zaporoski, obwód chersoński, no i 2 republiki ludowe, ługańską i doniecką, czyli ukraińskie obwody doniecki i ługański. Dalej, co do Krymu, Musk pisze wtedy, w 2022 roku, że Krym formalnie jest częścią Rosji. Jak było to od 1783 roku, aż do pomyłki Chruszczowa. Koniec cytatu. Musk pisze również o tym, że Ukraina powinna zagwarantować dostawy wody pitnej na Krym. To był swego czasu kłopot związany z blokowaniem kanału północno-krymskiego przez stronę ukraińską. Kłopot, który właściwie od 2014 roku miały władze Krymu. Dodaje Musk najważniejsze, czyli zagwarantowanie neutralnego statusu Ukrainy. Żadnego wstąpienia do NATO, proszę Państwa. Musk pisze to bardzo wyraźnie. I otóż na tego tweeta, czy wpis na portalu X Muska odpowiada wówczas, w 2022 roku, sam Zełenski. Zełenski odpowiada trochę prześmiewczo. Publikuje mianowicie sondaż. W tym sondażu zadaje swoim czytelnikom Muska pytanie, którego Elona Muska bardziej lubisz? Tego, który wspiera Ukrainę, czy tego, który wspiera Rosję? Nie będziemy omawiać wyników tego sondażu, ale taka była reakcja Zełenskiego. Była też reakcja z Kremla. Dmitrij Pieskow po tym szeroko dyskutowanym wpisie Elona Muska z 2022 roku stwierdził, że, cytuję, to bardzo pozytywne, że ktoś taki jak Elon Musk poszukuje pokojowej drogi wyjścia z sytuacji. A sam Elon Musk w dyskusji nad tym zgłoszonym przez siebie pomysłem właściwie spuentował całość tych rozważań, stwierdzając, że taki najprawdopodobniej będzie finał drogi wyjścia z tej sytuacji. Pozostaje pytanie, ilu ludzi zginie, zanim do tego dojdzie. To były
pytania, czy właściwie stwierdzenia, prognozy Ilona Muska. Ciekawe jest też co innego. Musk ma sojuszników i to ciekawych sojuszników, którzy również wspierali kampanię Donalda Trumpa. 9 listopada, czyli już teraz po wyborach w tym roku, pojawił się dość ciekawy wpis, też na platformie X, wpis Davida Sexa. Sex jest miliarderem, podobnie jak Musk. Podobnie jak Musk, również pochodzi z Republiki Południowej Afryki. No a dzisiaj znany jest przede wszystkim z tego, że jest jednym z największych udziałowców Kraft Ventures, jednego z dość prężnie działających funduszy inwestycyjnych w Stanach. Sex zadał publiczne pytanie. Zacytujmy. Najbardziej przemilczanym tematem w Waszyngtonie są wpływy kupowane za pochodzące z korupcji ukraińskie pieniądze. Nie chodzi tylko o Huntera Bidena. Opłacana jest większość podżegaczy wojennych. Ostra opinia, prawda? Musk aprobatywnie zacytował ten wpis swojego znajomego biznesmena i obaj w zasadzie bardzo często uciekali się do tego rodzaju retoryki, podobnie zresztą jak wiele innych osób z otoczenia Donalda Trumpa. Narracja była następująca. To przykład Huntera Bidena, jego cała historia z Burisma Holdings, pokazuje w sposób jednoznaczny, że pieniądze pochodzące z Ukrainy w taki czy inny sposób korumpują i zniekształcają różnego rodzaju poglądy, czy wpływają na poglądy, wpływają na inicjatywy podejmowane w Waszyngtonie. Trudno powiedzieć, czy bardziej wpływową postacią w nowej administracji będzie Elon Musk, o którym przed chwilą mówiliśmy, czy wiceprezydent, o którym też kiedyś wspominaliśmy, a mianowicie J.D. Vance. Różnie to bywało w historii z wiceprezydentami Stanów Zjednoczonych. Vance jednak wydaje się postacią dość energiczną i raczej mającą dużo większe ambicje od bycia wiceprezydentem przez jedną kadencję u boku Donalda Trumpa. We wrześniu 2024 roku to Vance ogłosił pewne zarysy planu pokojowego, tego jak ten plan powinien jego zdaniem w przyszłości wyglądać. Pierwszym warunkiem, a właściwie stwierdzeniem Vance'a było to, że Stany Zjednoczone muszą przerwać bezwzględnie wszelkie finansowanie dalszego dozbrajania Kijowa. Drugi punkt to rozejm na całej liczącej 1200 km z hakiem linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Trzeci punkt to rezygnacja, tak całkowita rezygnacja Kijowa z aspiracji związanych z przystąpieniem do NATO. Ale już kolejny punkt może mniej podobać się stronie rosyjskiej, a mianowicie w kolejnym punkcie Vance mówił o wzmocnieniu potencjału militarnego Ukrainy, którym miałby stanowić gwarancję bezpieczeństwa przed ewentualnymi kolejnymi atakami ze strony rosyjskiej. Dla Rosji z kolei Vance skierował propozycję częściowego, stopniowego znoszenia sankcji. Bezprecedensowych sankcji, które nakładane są na Federację Rosyjską, przypomnijmy, jeszcze od roku 2014. Koszty odbudowy zrujnowanej Ukrainy, jak wielu innych zwolenników czy współpracowników Donalda Trumpa twierdzi, również Vance chciałby złożyć na barki nas, Europejczyków. Tak, Europa miałaby zapłacić za odbudowę Ukrainy. Chociaż na marginesie, jak Państwo dobrze wiecie, to nie jest do końca tak, że Europa tą wojną i tą tragedią toczącą się dziś na Ukrainie wywołała. Kolejne ruchy dokonywane przez, czy wypowiedzi formułowane przez współpracowników Donalda Trumpa stworzyły wrażenie, że rzeczywiście funkcjonuje tam w jego najbliższym otoczeniu, może nie partia pokoju, ale na pewno partia zamrożenia toczącego się na Ukrainie konfliktu. Richard Grenell, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech swego czasu, później pełniący obowiązki szefa Narodowej Agencji Wywiadu za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa, obecnie również rozpatrywany przez pewien okres jako kandydat na sekretarza stanu, wiemy, że już nim nie będzie, ale w dalszym ciągu uznawany za istotnego gracza w otoczeniu Trumpa, wysunął w tym roku, w lipcu, również dość ciekawy pomysł. Otóż stwierdził, że przyszły pokój na Ukrainie musi bazować na szeroko
rozwiniętej i zakrojonej autonomii poszczególnych regionów wchodzących dziś w skład Ukrainy, a także na prawie do samookreślenia się, do samozdecydowania o tym, czy dany region chce przynależeć do Federacji Rosyjskiej, czy do Ukrainy, czyli na referendach, znów mamy referenda. Podobnie jak Vance, podobnie jak Musk, również Grenell wyraził się jasno, żadnego przystąpienia Ukrainy do NATO. Donald Trump wykonał jeden bardzo demonstracyjny ruch ostatnio, to kwestia ostatnich dni, ruch polegający na tym, że nie tyle zapowiedział, kto w jego administracji odpowiadać będzie za rozwiązanie kryzysu ukraińskiego, co powiedział, kto zajmować się tym nie będzie, a zatem wykluczył współpracę z przyszłą administracją, ze swoją administracją Jastrzębi, republikańskich Jastrzębi, a przynajmniej ich części. Demonstracyjnie wymienił, proszę Państwa, dwa nazwiska. Wymienił Mike'a Pompeo, tak, tego samego sekretarza stanu z czasów jego pierwszej kadencji. Mike'a Pompeo, który, przypomnijmy, zdaniem wielu Amerykanów, kupiony został najzwyczajniej w świecie przez Ukraińców, dlatego że od pewnego czasu, od kilkunastu miesięcy, zasiada w Radzie Nadzorczej ukraińskiej spółki telefonii komórkowej Kyivstar za całkiem niezłe pieniądze. Podobno był to pomysł Andrija Jermaka, szefa biura Zełenskiego, aby właśnie w ten sposób zachęcić, niektórzy mówią złośliwie, skorumpować byłego sekretarza stanu i zyskać sobie jego sympatię, licząc na to, że w przyszłości będzie on ważną postacią w administracji Trumpa. Nie będzie. To już wiemy, przynajmniej w pierwszej administracji, którą Trump powoła, dla Pompeo miejsca brak. Podobnie jak brak miejsca dla Nikki Haley, byłej ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, również uznawanej w Partii Republikańskiej za przedstawicielką tego obozu Partii Wojny, Partii Jastrzębi. Nikki Haley, która, przypomnijmy, swego czasu zapowiadała, że stawi czoła Trumpowi i będzie kandydować w prawyborach Partii Republikańskiej. Jak się okazało, zdobyła tam bardzo niewielkie poparcie. Partia Wojny nadal jednak istnieje. Istnieje również w szeregach Partii Republikańskiej. Ma charakter, powiedzielibyśmy, ponadpartyjny, bo obejmuje oba główne ugrupowania amerykańskie. To przede wszystkim kompleks militarno-przemysłowy, czyli koncerny zbrojeniowe, które będą miały i mają swoich lobbystów w szeregach republikanów, zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. To też zimnowojenne dinozaury, niektórzy tak określają tą generację polityków, starsi politycy, tacy jak Lindsey Graham. Lindsey Graham, który uznawany jest za jednego z najbardziej antyrosyjsko nastawionych jastrzębi w szeregach Partii Republikańskiej i który swoją drogą zgłosił dość egzotyczną, na początku mogło się wydawać, propozycję. Otóż stwierdził, że zasoby naturalne, które znajdują się na terytorium Ukrainy, chodzi o różnego rodzaju surowce, m.in. lit, uran, są warte biliony dolarów. Skoro warte są biliony dolarów, nie wolno doprowadzić do sytuacji, żeby przejął je wróg Stanów Zjednoczonych, albo pod postacią Rosji, albo jeszcze gorzej Chin, które postrzegane są za głównego rywala przez republikanów. W związku z tym stwierdził Lindsey Graham, a było to jeszcze we wrześniu tego roku, zasoby te powinny znaleźć się pod szczególną protekcją, uwaga, amerykańską. I o dziwo, chwilę później, bo dosłownie kilka dni temu, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że częścią tą utajnioną do tej pory jego planu, który miał prezentować w Stanach Zjednoczonych, było m.in. przekazanie owych zasobów, dóbr i złóż naturalnych Waszyngtonowi. Przekazanie ich, nie bardzo wiemy na jakich warunkach, no ale najkrócej rzecz ujmując, pełna prywatyzacja w ręce amerykańskie, podkreślmy, tych wszystkich dóbr, po to tylko, by móc zachować swoje własne stanowisko, swój własny urząd przeterminowanego, jak niektórzy złośliwie mówią, prezydenta, bez organizowania kolejnych wyborów. Nie wiemy, do jakiej frakcji, czy do której partii Wojny, partii zamrożenia, czy może partii pokoju, zaliczać się będzie Marco Rubio. To ważna postać w administracji, przyszłej administracji amerykańskiej, bo przyszły sekretarz stanu już niebawem. Jego postawa była bardzo niejednoznaczna. Wiemy dobrze, że jest to człowiek znany z mocno zideologizowanych, antykomunistycznych w cudzysłowie
wypowiedzi skierowanych przede wszystkim przeciwko sojusznikom Moskwy w ostatnim okresie, może nie samej Moskwie, ale bliskim partnerom Federacji Rosyjskiej, przeciwko Chinom, rzecz jasna, jak zresztą u większości innych republikanów, ale także to właśnie Marco Rubio agitował najmocniej na rzecz przewrotów i kolorowych rewolucji w Wenezueli, na Kubie, i opowiadał się za bezpośrednią konfrontacją czy twardym dociśnięciem Teheranu, czyli konfrontacją z Iranem na Bliskim Wschodzie. To również Rubio jednoznacznie opowiadał się po stronie izraelskiej w trwającej wojnie czy konflikcie bliskowschodnim. Niedawno dowiedzieliśmy się, że istnieją pewne zarysy czegoś, co być może wkrótce określone zostanie mianem planu. Otóż pojawiły się przecieki, tak proszę Państwa, przecieki, czyli zapewne świadomie wypuszczone w przestrzeń publiczną informacje o różnego rodzaju propozycjach, które strona amerykańska będzie chciała złożyć stronie rosyjskiej już niebawem. Media amerykańskie przekazały, że w propozycjach administracji Trumpa chodzić będzie przede wszystkim o stworzenie strefy zdemilitaryzowanej, strefy zawieszenia broni, jednocześnie zdemilitaryzowanej, czyli z odsunięciem sił zbrojnych jednej i drugiej strony na określony dystans od tej strefy na całej obecnej linii frontu, czyli 1200 km. Z drugiej strony mamy deklarację, również z tych przecieków to możemy odczytać, że Ukraina nie przystąpi do NATO, uwaga, w ciągu najbliższych 20 lat. Problem ma być zatem odsunięty w czasie. 20 lat to perspektywa dość długa, w związku z tym widocznie strona amerykańska liczy, że Moskwa nie będzie myślała w tak długofalowy sposób i uzna owe 20 lat za ad calendas graecas, czyli za problem, którym nie ma sensu w tej chwili się w żaden sposób zajmować. Ciekawą tezą, a właściwie element pomysłu, wygłosił też człowiek z otoczenia Trumpa, anonimowy, ale jednak komentujący dla mediów amerykańskich zawartość owego planu. Zacytujmy. Nie będziemy wysyłać amerykańskich mężczyzn i kobiet dla zagwarantowania pokoju na Ukrainie. I nie będziemy za to płacić. Niech to robią Polacy, Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi. Zwróćcie Państwo uwagę, na pierwszym miejscu wymienia nas. Naszych żołnierzy, którzy mieliby znajdować się na terytorium Ukrainy, ryzykując oczywiście, jak w każdym takim przypadku, udział bezpośredni w wznowionym, rozmrożonym konflikcie zbrojnym, który w każdej chwili będzie mógł tam wybuchnąć. To mogłaby być jedna z konsekwencji, już naszych, polskich konsekwencji, realizacji tego szkicu czy planu, zalążków planu republikanów i Trumpa. Jakie są metody nacisku na Moskwę, które Waszyngton mógłby zastosować, aby skłonić ją do przyjęcia tego rodzaju warunków? Amerykanie twierdzą, że takie środki nacisku posiadają. Otóż przyszły doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, to jest jedna z kluczowych funkcji w administracji amerykańskiej. Dzisiaj, przypomnę, tylko pełni tą funkcję Jake Sullivan, wpływowa postać, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu na Ukrainie. Przyszły doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, pułkownik Michael Waltz, niedawno jego nominacją ogłosił, perspektywę jego nominacji ogłosił sam Trump, były wojskowy, uczestnik operacji w Afganistanie, w Iraku, a jednocześnie jeden z najbardziej antychińskich polityków w szeregach Partii Republikańskiej. Otóż Waltz stwierdza, że, zacytujmy, aby nacisnąć na Moskwę, trzeba przede wszystkim wzmocnić sankcje przeciwko Rosji w dziedzinie energetyki. Rosja to właściwie stacja benzynowa z arsenałem atomowym. Obecnie Putin sprzedaje więcej ropy i gazu niż przed wojną przez Chiny i Indie. Jeśli połączyć to z rozwojem naszej własnej energetyki, mówi Waltz, i zdjęciem ograniczeń na eksport gazu skroplonego, jego gospodarka i machina wojenna szybko pozbawione zostaną z zasobów. Tyle, i to dość konfrontacyjnie, zgodzicie się Państwo, przyszły doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w nowej administracji Białego Domu. W Rosji odnotowano brak zainteresowania różnymi dywagacjami na temat republikańskich planów zakończenia konfliktu na Ukrainie. Przede wszystkim chyba w obliczu sukcesów militarnych, którymi Moskwa może się w ostatnich miesiącach ewidentnie pochwalić. Tatiana Stanowa z Fundacji Carnegie
czyli na co dzień funkcjonująca i analizująca rosyjską politykę dla amerykańskich think tanków, stwierdziła niedawno, że, zacytujmy, żaden z zachodnich przywódców, łącznie z Trumpem, nie ma planu zakończenia wojny, który byłby choć częściowo do przyjęcia dla Putina. Być może Stanowa ma tu przynajmniej częściowo rację. Jest też w Stanach Zjednoczonych partia zamrożenia, partia, która mówi wprost, że warto byłoby ten konflikt wstrzymać na jakiś czas, później ewentualnie do niego powrócić, a może zmienią się okoliczności i już powrotu do owego konfliktu nie będzie, wtedy znajdzie on trwałe rozwiązanie pokojowe. Jednym z jej przedstawicieli jest szef wpływowej Council for Foreign Relations, czyli Rady Stosunków Zagranicznych amerykańskiej, szef tej rady w latach 2003-2023, czyli przez ostatnie 20 lat, Richard Haass. Richard Haass napisał ciekawy tekst dla amerykańskiego Foreign Affairs, w którym stwierdził, że trzeba po prostu przeczekać rządy Władimira Putina. Przeczekać rządy Władimira Putina, w międzyczasie luzować nieco sankcje, czyli prowadzić politykę zachęcania oligarchatu rosyjskiego, części biznesu rosyjskiego, do tego, aby po odejściu Władimira Putina w taki czy inny sposób wybrały nieco innego przywódcę, bardziej skłonnego do kompromisów, w tym kompromisów w sprawie Ukrainy. A zatem Haass liczy na liberalizację władz, przyszłych władz Federacji Rosyjskiej i na to, że zgodzą się one w przyszłości nawet na członkostwo Ukrainy w NATO. Przeszkodą, krótko mówiąc, według niego jest sam Putin i obecna elita rosyjskiej władzy. I jest jeszcze jedna opcja w Stanach Zjednoczonych, o której zapominać nie możemy. To opcja pasywistyczna, tak chyba moglibyśmy ich nazwać. Otóż to ci, którzy mówią, że najlepiej jest po prostu nic nie robić. Wstrzymać wszelką pomoc, zarówno finansową, jak i sprzętową dla Ukrainy. Wskazać na Europę, czyli również na nas, jako na tych, którzy odpowiedzialni są za dalsze losy owego konfliktu i spokojnie czekać, aż ten konflikt się wypali. Jednocześnie czerpiąc korzyści zarówno z osłabiania Europy, jak i z osłabiania Rosji. Opcji zapewne jest jeszcze więcej. Niebawem będziemy dowiadywać się jakichś szczegółów, najprawdopodobniej na temat pomysłu Trumpa, jak zakończyć trwającą na Ukrainie wojnę. Ale jak Państwo chyba już widzicie, raczej mało wiarygodne są zapowiedzi mówiące o tym, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie w stanie w ciągu doby doprowadzić do pokoju w tym skomplikowanym przecież konflikcie. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Ja bym chciał, żebyśmy się odnieśli do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to w przedstawionych przez Ciebie wypowiedziach czy takich wskazaniach jakichś tam hasłowych ze strony szczególnie amerykańskiej cały czas brakuje mi odniesienia się do kluczowej sprawy, bo szanowni Państwo, konflikt na Ukrainie nie toczy się o to, czy obwód chersoński, dniepropetrowski czy charkowski będzie w Rosji czy na Ukrainie, bo to jest kwestia wtórna, historyczna, ważna szczególnie dla, powiedzmy, widza rosyjskiego, patriotycznego, na pewno ważna, czy dla ukraińskiego, ale to ultimatum, czy powiedzmy taki deklaracja Ławrowa z grudnia 2021 roku, która poprzedziła operację rosyjską na Ukrainie, odnosiła się nie do granic w ten czy inny sposób skonfigurowanych, tylko do sytuacji militarnej obecności lub nieobecności baz NATO właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Tutaj nie ma ze strony amerykańskiej jakiegokolwiek pola do negocjacji, tu się to w ogóle nie pojawia. A druga rzecz, którą musimy omówić, no cóż, można toczyć rozmowy, ale trzeba, Mateusz, je prowadzić z kimś. Ze strony amerykańskiej wiadomo, z kim można prowadzić te rozmowy, ale z kim prowadzić te rozmowy, jak je zalegalizować na gruncie ukraińskim. Wspomniałeś o Zełenskim, jego przeterminowanej kadencji. Trudno też oczekiwać, żeby Kijów zaakceptował na przykład stworzenie przez Rosjan jakiegoś alternatywnego rządu z nimi, kolaboracyjnego w ten sposób, który podpisze ten pokój, tak? Więc tutaj nie ma. A obserwując to, że Ukraińcy tuż po tym, jak Trump został wybrany na prezydenta,
uderzyli na Moskwę dronami. Rosjanie od razu im odpowiedzieli, uderzając w energetykę, w Mennicę chociażby, więc tutaj raczej jest eskalacja, a nie dążenie do pokoju. No bo propozycje amerykańskie, jak słusznie zauważyłeś, w ogóle nie zawierają odniesienia się żadnego nawet do istoty wydarzeń toczących się na Ukrainie. Do roli dolara. Oczywiście, musimy wrócić do źródeł, żeby zacząć jakieś przedmiotowe rozmowy. Moskwa nie bez przyczyny mówi o konieczności budowy nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, eurazjatyckiego. Oczywiście z udziałem Stanów Zjednoczonych, które zachowują swoje wpływy. Stany Zjednoczone odnoszą się do mało istotnych detali, chociaż z punktu widzenia... Ale bardzo mocno rozpatrywanych u nas. Tak, bardzo mocno u nas na pierwszym planie. Oczywiście są kwestie terytorialne, kwestie tego... No bo to jest proste, na mapie, tak, kreska tak, tak. Tu, tam. A tutaj nie chodzi o te kreski na mapie. Tak jak słusznie zauważyłeś, nie chodzi zupełnie o te kreski na mapie, tylko o trwałe rozwiązanie pokojowe. Rysowanie, proszę Państwa, kresek na mapie, to co robią przedstawiciele otoczenia przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest tak naprawdę propozycja zamrożenia konfliktu. Te wszystkie propozycje, jakbyśmy je tutaj połączyli w jedną, nawet poszli w kierunku tych teoretycznie najkorzystniejszych dla Rosji, czyli brak wstąpienia do NATO. To, ale o zalegalizowaniu zdobyczy terytorialnych też nadal nie ma mowy. Oczywiście. Mielibyśmy, no, za wyjątkiem Muska, który mówił, że Krym trzeba uznać stopniowo, ale to tylko Krym, proszę Państwa. Natomiast w każdej z tych propozycji mamy do czynienia de facto z militaryzacją, z postulatem militaryzacji tego, co pozostanie z Ukrainy. Ergo problem będzie nadal istniał. W innym kształcie terytorialnym, ale będzie nadal istniał. Nikt nie rozumie tego, czy nie chce zrozumieć tego po stronie amerykańskiej, że postulaty Moskwy dotyczyły zupełnie czegoś innego, że ta wojna toczy się o całkowicie coś innego niż terytorium. Ja bym to syntetycznie podsumował tak. Ta wojna idzie, drodzy widzowie, o kreski, ale nie na mapie, tylko na giełdzie, w przepływach finansowych, o to, żeby cały świat... Rosjanie zaczęli ten temat, ale inni też chcieliby go skończyć, tak? Te państwa aspirujące do BRICS-u, które półgębkiem też, no, też dążą do tego, aby te kreski nie zmieniały się na mapie, a zmieniały się na Wall Street, zmieniały się w londyńskim City, żeby świat zachodni, ten anglosaski, przestał być beneficjentem świata pracy w Ameryce Południowej, w Azji, w Rosji, żeby ta Rosja nie była tylko stacją benzynową, ale producentem, ale konsumentem, a nie właśnie te kreski, a nie te na mapie prosto widziane, tylko właśnie te na giełdzie, w sektorze finansowym, mniej tego dolara, więcej rubla, juana i tak dalej, i tak dalej. Co tu można dodać? Dlatego po tej lekturze i przedstawieniu zarysów różnego rodzaju pomysłów i planów chyba możemy już z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, konfliktu nie da się zażegnać w ciągu 24 godzin, jak obiecywał swego czasu Donald Trump. I nie tymi pomysłami. Tyle, drodzy widzowie, od nas ze strony ekipy Wbrew Cenzurze. Dziękujemy za spędzenie z nami soboty. Zapraszamy na kolejne programy na niedzielę, na poniedziałek, na Tomografa i tak dalej, i tak dalej. Wspierajcie kanał. Do zobaczenia. Był z Wami Krystian Jachacy oraz Mateusz Piskorski. Do zobaczenia.